Jaki owad nigdy nie ma kasy? Biedonka. Witam Cię serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. I dzisiaj będzie to dotyczyło wszystkich tych trzech elementów, bo zastanowimy się, co robią biedaki, co robią ludzie biedni, ponieważ co jakiś czas robimy tego typu odcinki, gdzie analizujemy, co robią bogaci, co robią biedni. I te odcinki zawsze mają duże wzięcie. W związku z czym sięgnąłem do nowych badań i stwierdziłem, że warto sprawdzić, co tam u biednych, co oni takiego robią, że są biedni. Poza tym, co jest oczywiste, że zarabiają mało, a bogaci to zarabiają dużo. Bo gdyby to było takie proste, no to by już było rozwiązanie, tak? No to zarabiaj dużo, to będziesz bogaty. I co? To tak nie działa niestety łatwo. W związku z czym musi być to bardziej skomplikowane. Dlatego też dzisiaj chciałbym zobaczyć, poszukać razem z Tobą, zagłębić się w dzieje ludzi biednych. Czym oni się różnią od tych bogatych, zanim część z nich stanie się bogatymi, a większość zostanie biednymi. Ponieważ jakoś to tak jest, zastanawiając się, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy oni są biedni, bo robią te rzeczy, czy oni robią te rzeczy, bo są biedni. Na przykład zaraz będziemy mówić o hazardzie, o graniu na loterii. To czy biedny gra na loterii, no bo jest biedny, no to liczy, że stanie się bogaty dzięki loterii? Czy może on jest właśnie biedny między innymi dlatego, że gra na loterii? Że ma chore przekonania, tak? Że zamiast wziąć się za robotę, mieć wewnętrzne przekonanie, że jego bogactwo zależy od niego, to on jakieś losy kupuje, tak? Na co bogaty by jednak nie wpadł, bo bogaty twierdzi, że trzeba tyłek ruszyć i odpowiadać za swoje życie, a nie zostawiać je losowo. Więc widzisz, te nawyki tak naprawdę są nawykami biednych, ponieważ one podtrzymują tych ludzi w biedzie. Oczywiście bieda to jest tutaj takie metaforyczne, tak? Bo to nie są ludzie, którzy umierają z głodu, czy jakieś afrykańskie dzieci, tylko bieda po nowemu, tak? Że po prostu no, nie jest bogactwo, są długi, jest stres finansowy, jest problem, żeby wiązać koniec z końcem. Nie jest to śmierć głodowa, no ale żeby to było jakoś łatwe i turbo przyjemne życie, no to też zdecydowanie powiedzieć nie można. Więc tak dzisiaj będziemy rozumieć biedę i zerkniemy do badań niejakiego Thomasa Corleya, autora wielu książek, w tym Can Money Buy Happiness? I on przeprowadził 5-letnie badania, gdzie obserwował, czym się ci bogaci od biednych różnią i znalazł 11 rzeczy. I te 11 rzeczy ja Wam dzisiaj wypunktuję, powiem, jakie są ciekawe dane i ciekawe wnioski, no bo każdy chce być bogaty. Nawet ci, co udają, że nie, bo to nie szlachetne i tak. No tak jakbyś im dał walizkę z milionem, no to oni bezszelestnie by ją przyjęli i by szybko zniknęli z nią za rogiem. W związku z czym każdy bogaty chce być. Taki jest fakt. Natomiast to jest kwestia, czy umiemy, czy wierzymy w ogóle, że się da, czy mamy umiejętności niezbędne, żeby to osiągnąć i tak dalej, bo łatwa rzecz to nie jest i to jakby jest oczywiste. W związku z czym jakież to 11 rzeczy znalazł Thomas Corley tych różnic, tego co robią biedni, a musieliby przestać, jeśli chcą przestać być biedni. Zanim do tego jednak dojdziemy, to przerwa reklamowa. Maciej Wieczorek wchodzi jako reklamodawca. I oto proszę, dziękujemy sponsorowi dzisiejszego odcinka, którym jest ten ja. Więc instytutlingwistyki.pl. Zapraszam tam, ponieważ tam możecie poznać 10 różnych języków obcych, no albo jeden, jak to Wam wystarczy. Macie tam 2 razy w tygodniu kontakt z obcokrajowcem. Apkę Lingomouse w cenie. 5 lat dostępu do naszej platformy. Mnóstwo materiałów, wideo, audio, różnych innych rzeczy. 100 podcastów. Naprawdę sporo się tam dzieje, a to w dosyć śmiesznych pieniądzach, jakby nie było. W związku z czym myślę, że warto wejść na instytutlingwistyki.pl. A propos śmiesznych pieniędzy, śmieszne jest płacenie ZUS-u w Polsce i nadmiernych podatków. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak i dlaczego warto prowadzić spółkę z o.o., to sekretyspółek.pl. Tam mamy platformę, która tłumaczy, jak nie płacić ZUS-u, jak płacić dochodówki 9%, kiedy warto to połączyć z ryczałtem i tak dalej, i tak dalej. A z kolei na platformie pierwszybiznes.org mamy 47 godzin ponad materiału o tym, jak rozpocząć firmę w Polsce, jak ją zarejestrować, w jakiej formie, dlaczego w takiej, jakie umowy przygotować, jak sprawdzić Twój pomysł na biznes, czy on przypadkiem nie jest głupi i czy warto w ogóle firmę rejestrować od razu, czy najpierw przetestować ten pomysł, jak znaleźć biznes pasjonujący, a nie tylko zarabiający i odwrotnie.
W związku z czym mnóstwo wiedzy, to wszystko znajdziesz na tej platformie, która całkiem niedawno, bo we wrześniu miała swoją premierę, także zapraszam gorąco. No dobra, chodźmy do biedaków. Pierwsza rzecz, hazard. Okazuje się, że aż 52% biednych ludzi dokonuje zakładów sportowych przynajmniej raz w tygodniu. Co drugi człowiek, którego można klasyfikować jako biednego, czyli człowieka, który nie jest zamożny, ma jakieś długi i tak dalej, uprawia zakłady sportowe. Chodzi po różnych tam bukmacherach i tak dalej, no i tutaj rozkminia niesamowite systemy, bo on to teraz wygra, bo on jest mistrzem i tak dalej. Więc to jest ciekawe, ponieważ 77% biednych gra na loterii raz w tygodniu. Kumasz to? Ja nie pamiętam, jak wygląda kupon Totolotka, ponieważ widziałem go ostatnio. Kurczę, mam. Nie mam pojęcia. 10 lat temu? 15? Nie mam pojęcia, szczerze, kiedy go ostatnio widziałem. Więc wtedy były takie różowiutkie, z boku miały takie paski, takie cyferki wydrukowane w bardzo słabej jakości na środku. Tak wtedy wyglądały. Jak teraz, nie wiem, ile teraz kosztują. Natomiast 77% ludzi biednych wie bardzo dobrze, ponieważ zgrało w tym tygodniu na loterii. Czyli moje życie zależy od przypadku. Moją jedyną szansą na jakiekolwiek sensowne pieniądze w życiu jest fart o statystycznej takiej możliwości, jak 3 razy dostać piorunem albo spaść samolotem. Ponieważ spaść samolotem albo 3 razy dostać piorunem mają większe szanse statystyczne wystąpić w Twoim życiu, niż żebyś wygrał na loterii. Kumasz to? Czyli jak już dostałeś piorunem 2 razy, to jeszcze nie graj na loterii. Dopiero 3 raz. Jak dostaniesz piorunem, albo jak spadniesz samolotem, to wtedy, jak ci się uda wstać i dotrzeć do kolektury, to jak najbardziej. Wtedy graj, bo wtedy statystycznie masz dowody, że to się może trzymać kupy. W każdym innym wypadku to jest taka gadka, że no dobra, ale ktoś wygrywa. Załóżmy nawet, że ktoś wygrywa, chociaż ja nie wiem, bo kiedyś to było tak, 20 lat temu, że co środę i co sobotę, jakby ten miliard do wygrania, co pokazywało moc inflacji, to zawsze w okolicy ktoś był. Tak, był ten koleś, powiedział, wczoraj byłem rolnikiem, dziś jestem miliarderem. Potem był ktoś, chwalili się ci ludzie. No przecież ludzie się chwalą, jak mają hajs, zwłaszcza ci, którzy są biedni. Jak już go dostaną, to się zawsze chwalą, szpanują, żeby było wiadomo. A od wielu lat nie słyszałem o tych ludziach, którzy by mówili, tak, ja byłem w tej kumulacji ostatniej, takie hajsy. Co myślisz, że oni wszyscy są tacy inteligentni, że wygrali takie pieniądze i nie poczuli jednak, wszyscy stwierdzili, dobra, po cichu pieniądze lubią ciszę, nie będę się afiszować. Jasne, podejrzewam, że część z nich taka by była, ale wszyscy? Ja nie wiem. Nie wiem, ale dobra, nie szerzmy teorii spiskowych, zwróćmy się do normalnych teorii, tak? Czyli, bo powiesz, dobra, ale ktoś wygrywa. No dobrze, ktoś wygrywa, komuś też ucięli nogę wczoraj, bo jadł za dużo cukru, no i co? Ktoś gdzieś, coś się dzieje, tak? Przeróżne rzeczy. A ktoś wczoraj zginął przygnieciony lodówką. Czy to oznacza, że mamy wyrzucać lodówkę z tego tytułu, czy raczej spoglądać na statystyki i kierować się jednak rzeczami, które są bardziej ryzykowne i mniej ryzykowne, tak? Czyli ten jednak batonik jest bardziej ryzykowny niż posiadanie w domu lodówki. W związku z czym ja tam bym się bardziej bał batonika niż lodówki. I tak samo wolałbym jednak obstawiać szansę, że to ja zarobię pieniądze w swoim życiu, niż że je jakoś tam magicznie wylosuję. Także to jest to. 23 milionów Amerykanów. Aha, jeszcze jedna rzecz. Bogaci. 84% bogatych nigdy nie było bukmachera. Kumasz to? 84% nie wie, jak tam wygląda. A 94% nie grało na loterii. 94%. Czy to jest przypadek? I pamiętaj, co było pierwsze, jajko czy kura? Bo ktoś powie, no bo są bogaci, to po co mają grać w jakieś totolotki? Skoro oni już mają miliony. Nie, to działa odwrotnie. Oni mają miliony. Właśnie dlatego. Między innymi oczywiście. Bo to nie jest tak, że jutro rzucasz totolotka i pojutrze jesteś milionerem. No nie? Nie, to chodzi o całą zmianę mentalu. O tego, co ty tam w tej głowie masz. Czy masz nasrane na zasadzie, wszystko, co w moim życiu może się wydarzyć dobrego, może się wydarzyć jedynie przypadkiem. Czy stwierdzasz, dobra, życie zależy ode mnie, oczywiście nie całe i nie wszystko, wiadomo, ale dużo rzeczy mogę zmienić w swoim życiu i nawet jak nie będę milionerem, no to chociaż zwiększę swój dochód 3 razy i to już będzie super sprawa. Poprawię wychowanie swoich dzieci, swój związek i inne rzeczy. I to jest wtedy spoko, tak? A może poczekasz na los, a może się przydarzy.
Ja tam nie wiem, co się przydarzy, no może ci się tam kiła przydarzyć co najwyżej, ale dobre rzeczy to się rzadko jednak przydarzają. 23 miliony Amerykanów. Wiesz, ile jest Amerykanów? 310 milionów. A tymczasem 23 miliony z nich wpadło w długi przez hazard. Średnio mają długu samego hazardu $55 000. To jest ponad 200 tysięcy złotych. Rozumiesz to? Prawie, że co 10 członek społeczeństwa. Powiedzmy, że co 11 tam. Max co 12. Kumasz to? A tam są w tym przecież dzieci, jak tak licząc. Bo w społeczeństwie są też dzieci i tak dalej. Więc idziesz sobie przez ulicę w Stanach, najbogatszy kraj świata, ten, który podbił cały świat. I co 12 osoba, którą mijasz, jest zadłużona na ponad 200 tysięcy złotych przez hazard. To ci dopiero jaja jak berety. Jakby nie to, że ci ludzie żyją w najbogatszym kraju, który jest krajem turbokolonialnym i podbił te wszystkie kraje, które mają ropę i tak dalej, to przecież ci wszyscy ludzie by umarli już dawno z głodu. A tak, to oni mogą jeszcze nową kartę kredytową, jeszcze coś tam przykombinić, żeby jakoś to przeżyć. Natomiast to jest chore. To wszystko w oparciu o liczenie na szczęście. Zamiast liczyć na siebie. Oni potem bardzo często biedni grają też szybkie biznesy, tak? Cudowne inwestycje, adpaki, pakiety reklamowe, NFT, czary mary. Wszystkie te rzeczy, które nie wiadomo jak mają zarobić, ale mają uczynić cię milionerem w tydzień i tak dalej. Bzdury na resorach. Co ciekawe, większość biletów na loterii w Stanach jest sprzedawanych w biednych dzielnicach. I znowu powiesz, no bo w bogatych to nie kupują, bo są bogate. Nie. To jest dokładnie odwrotnie. Właśnie zły mental powoduje, że można... Oczywiście, każdy się może urodzić w biednej dzielnicy, ale jeżeli po 30 latach dalej ktoś jest w biednej dzielnicy, no to jest szansa, że czegoś nie rozkminił. No chyba, że żyje w Korei Północnej, tam nawet jakby rozkminił, nic z tym nie może zrobić. Ale jednak w miarę jeszcze wolnych społeczeństwach naprawdę dużo można zmienić. Także tak to działa. W związku z czym różnica jest taka, że teraz zobacz, bo to będzie twist, to będzie plot twist, że bogaci to są chamy, egoiści, znaczy biedni, a bogaci właśnie nie. Dlaczego? Zapytasz, jak to? Przecież właśnie mówili mi, ciocia mówiła, że to bogaci są egoiści źli. Nawet miałeś, Maćku, freudowskie przejęzyczenie, wygadałeś się, że bogaci to źli, najpierw powiedzieć. No widzisz. Nie, bo zobacz, jeżeli ktoś chce być bogaty i stwierdza, nie będę liczyć na łód szczęścia, to co on wie, że musi zrobić? Musi albo postawić biznes, albo znaleźć jakiś turbo ciekawy etat. Musi, generalnie wie, że musi dać jakąś wartość innym ludziom, tak? Zakładając, że nie chce być złodziejem, ryzykować więzieniem, tak? To wie, że musi coś zbudować, za co ludzie mu zapłacą, tak? Albo produkt, albo usługę, no generalnie musi dać wartość innym ludziom, czyli musi pomyśleć o innych ludziach, tak? Czyli musi stwierdzić, będę kilka godzin siedzieć, przygotowywać jakiś odcinek na YouTube'a, a potem zupełnie za darmo im go udostępniać, bo część z nich wejdzie potem na wydawnictwo ekspertia.com.pl i kupi moją książkę. Widzisz? Czyli myślę w kategoriach wartości, bo wiem, że jak ci nie dam wartości, ty mi nie dasz żadnych pieniędzy i ja nie zarobię, więc... Zarabianie pieniędzy polega na dawaniu wartości. Ale gdybym chciał wygrać u Bookmachera albo stać się milionerem dzięki hazardowi, tudzież dzięki totalizatorowi, to wiesz, co bym miał w głowie? Żadna wartość. Dawać hajsy. Ja chcę być bogaty. Ja chcę pić drinki na Hawajach. Ja chcę mieć takie auto. To jest typowe chamstwo. Więc ci ludzie nie stają się bogaci, bo są chamami. A będąc chamem i egoistą, nie staniesz się bogaty, ponieważ nie rozkminisz, czego potrzebują inni ludzie. Więc im tego nie sprzedasz, bo tego nie wymyślisz, bo ty myślisz tylko o swoim przyszłym Ferrari. A żeby mieć to Ferrari, to paradoksalnie trzeba się najpierw skupić na innych ludziach i rozkminić, co oni mogą mieć w życiu za problemy, które ja im mogę rozwiązać dla nich, że zapłacą mi za rozwiązanie tychże problemów. Tak działa zarabianie dobrych pieniędzy. Oczywiście są wyjątki. Na przykład politycy nie rozwiązują żadnych problemów, a są bogaci. Jasne, są też złodzieje, napadacze na bank. Jak najbardziej. Ale... taki normalny, zwykły polski przedsiębiorca niestety albo stety tak nie może. Musi się jednak spocić i dostarczyć wartość na rynek, bo inaczej nigdy nie zarobi godziwych pieniędzy. Ponieważ pieniądze są czym? Nośnikiem, uniwersalnym nośnikiem wartości. Czyli jeżeli ktoś chce zapłacić za to, co oferujesz, to znaczy, że dla niego to jest wartościowe, a jak nie chce zapłacić, to znaczy, że to jest bezwartościowe dla niego. I tyle. I tymczasem biedny ham przychodzi i mówi, nie ma tam, ja chcę pociągnąć blackjacka, zagrać w karty albo wytypować właściwe numery i być bogaty, bo w życiu chodzi o mnie.
a nie żebym ja komuś w czymś pomagał, żebym dla kogoś coś zrobił. Co to ma być? Życie ma być przyjemne, a nie żebym się tu poświęcał dla innych. Także, no i potem efekt jest taki, że jest bida. Druga rzecz. Biedni spędzają czas z toksycznymi ludźmi. 4% biednych utrzymywało, tylko 4% biednych utrzymywało kontakt jakikolwiek z ludźmi nastawionymi na sukces. Czyli z takimi, że jak oni im powiedzieli, słuchaj, chciałbym coś zmienić w życiu. Chciałbym może założyć firmę, może zrobić jakiś biznes, może no coś inaczej, zarabiać więcej. Tylko 4% miało kogoś takiego w pobliżu, kto by powiedział, brawo, dobrze, rób. A cała reszta, 96%, to miała takich, że nie, to się nie da, życie jest ciężkie, wszyscy co mówią na YouTubach, że się da inaczej, to oszuści, naganiacze, strzyżenie baranów, a czytasz książki, a po co czytasz książki, to się nie zwróci, na Netflixie nowa seria jest i tak dalej, i tak. A w ogóle czemu nie oglądasz wiadomości, powinieneś się orientować w świecie. Takich znajomych oni mają. No więc niestety, ale z kim przestajesz, takim się stajesz i to jest brutalne, ponieważ to dotyczy wszystkich. To nie jest tak, że jak już raz ci się w życiu powodzi i nagle zmienisz grono znajomych, przeprowadzisz się i masz nagle samych dziabongów wokół siebie, takich, co są negatywni, wstrętni, gadają tylko o polityce, zamiast się skupić na swoim życiu, na tym, co jest wspaniałe i co można osiągnąć, to przy najlepszym nastawieniu zaczniesz tym nasiągać i po prostu łykać ten syf. Tak to po prostu jest, więc to jest naprawdę ważna higiena, ponieważ my jesteśmy zwierzętami społecznymi i obojętnie ile cudownych szkoleń psychologicznych w życiu przeszedłeś, to nasiąkanie po prostu jest czymś automatycznym. Więc trzeba pilnować swojego grona znajomych. Jeżeli masz za dużo w swoim gronie ludzi, którzy zrzędzą, marudzą, mówią, że życie nie ma sensu, wszystko do bani, wszystko ciężkie i wszystko w ogóle to zależy od innych. A jak ty masz nowy pomysł i zgłaszasz się z tym pomysłem, to oni mówią, co ty gadasz za głupoty i w ogóle po co ty to robisz, to się i tak nie uda. A w ogóle widziałeś tego TikToka? I oni ci TikToki wysyłają, zamiast się skupić na przeczytaniu książki w tym czasie, bo oni uważają, że TikTok jest czymś... Wyobraź sobie, przylatują kosmici, spodek ląduje i wychodzi jakaś inteligentna forma życia. Chociaż jeśli jest inteligentna, to co ona tu robi? No ale dobra, dajmy na to, że już przyleciała, zły kierunkowskaz był. Dobra, czy wiedziałeś, że kierunkowskaz po niemiecku to jest Der Wegweiser? Co za język, jakiś ohydny. No ale dobra, wracajmy do naszego kosmita. To była dygresja wszystko. Zupełnie za darmo masz dygresję. Dobra, kosmita ląduje i patrzy zza drzewa. Co robią ludzie? A ludzie scrollują TikToka. I klikają i filmy 6 sekund. Ten tańczy, ten je owsiankę, ten coś tam krzyczy. Mówię, i co ten kosmita myśli? Ja pierniczę, spadam stąd, bo tu nie znalazłem żadnej inteligentnej formy życia, niestety, na tej planecie. I ucieka. No i co zrobisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Z innymi nic nie zrobisz, ale możesz zrobić ze sobą. Ponieważ w tym czasie możesz przeczytać książkę, możesz obejrzeć coś rozwojowego, posłuchać podcastu i tak dalej. Zrobić coś, z czym później zmienisz swoje życie. Ale biedny znajomy ci powie, nie da się zmieniać życia, to wszystko ci co gadają, to dlatego, że na tym zarabiają i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. 86% bogatych natomiast okazuje się, że wyrobiło w sobie nawyk otaczania się osobami odnoszącymi sukcesy i wycinania toksycznych. Kumasz to? Na 100 bogatych 86 powiedziało, że tak, wyciąłem toksycznych znajomych i mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy mają sukcesy, są otwarci na sukces, że ja im powiem, że chcę zarabiać więcej, chcę coś osiągać, to oni mówią, dobra, powodzenia. Tak to jest. Tak to po prostu jest. Cóż za ciekawy cynizm jest taki, że ludzie, którzy zarabiają mało, krytykują bogatych, jednocześnie mówiąc, że oni to są właśnie chciwi, są tacy w ogóle egoiści i tak dalej, nie widząc, że to oni są egoistami. W dodatku sami, gdyby mieli pomysł, to by na pewno chcieli być bogaci, a za darmo to by przyjęli każde pieniądze. I jednocześnie nie rozumiejąc, że to właśnie oni zrzędzą, marudzą i są toksyczni. A ci bogaci, bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo to jest niemożliwe, ale dużo częściej, to ci właśnie bogaci wspierają innych w osiąganiu sukcesu, w dążeniu do różnych fajnych rzeczy i tak dalej, bo to wtedy działa dobrze. Punkt trzeci. Biedni unikają krytyki. Bogaci krytyki się nie boją. No widzisz, tak to niestety w życiu jest, że biedni wiedzą najlepiej, więc oni dużo krytykują. Ja mam taką teorię, że hejter to jest skrajny, ale skrajny nieudacznik. To jest człowiek, któremu tak bardzo w życiu nie wyszło, bo nawet jak mi się coś mega nie podoba, są na przykład, jest taka jedna piosenkarka w Polsce, która śpiewa takie rzeczy, że uważam, że jest totalnie szkodliwa społecznie.
ale nawet tutaj nie podam nazwiska, chociaż to z jednym krajem się kojarzy, ale dobra, nieważne, nie podam. I nie napisałem pod żadnym jej teledyskiem nawet konstruktywnej krytyki, bo jak ja już bym skrytykował, choć nigdy, chyba, tak mi się wydaje, odkąd pamiętam, to nie napisałem żadnej krytyki w internecie, bo pomysł krytykowania w internecie jest dla mnie absurdem. Ale gdybym już chciał napisać, bo by coś mnie bardzo ruszyło, tak? Ta piosenkarka mnie ruszyła, ale i tak nie na tyle, żeby napisać, to jakbym już napisał, to bym zwrócił uwagę na różne rzeczy i pamiętałbym, że jednak nawet ona z tymi tekstami, które są naprawdę szkodliwe, jest człowiekiem. Człowiekiem, który ma uczucia, emocje i który robi to, co uważa w danym momencie za słuszne, nawet jeżeli to, co robi, jest niesłuszne. Obiektywnie niesłuszne i złe. I tyle. Więc tak bym to napisał. A teraz, to jak ktoś pisze, jesteś głupi, albo jesteś oszustem, albo jesteś, nie wiem, brzydki, to przecież to musi być debil. Nie ma innej możliwości. Nie ma tu promila innej możliwości. Człowiek, który krytykuje w internetach, jeszcze do tego używa inwektyw, musi być głupim nieudacznikiem. No nie ma innej możliwości. No. To niektórzy to tak, wiesz, polityczna poprawność i oni mówią, no cenię sobie każdą krytykę, bo to pozwala spojrzeć na to, co się robi niedoskonale. Bzdura! To, że ktoś ci powie, ja ostatnio dostałem feedback od pani na maila, która napisała, że Maćku, czy wiesz, że samemu to można powiedzieć w formie bezosobowej? Czyli na przykład samemu można coś powiedzieć, albo samemu można coś zrobić. A ty, Maćku, mówisz, że ja samemu coś robię. A wtedy to się mówi sam. Ja sam coś robię, a nie ja samemu coś robię. To jest feedback, to jest konkret. Ja to czytam, ponieważ dostałem z biura przekazane i to jest konkret. To jest dla mnie, nie ma w tym, Maćku, ale ty jesteś tępy, ale ty masz zakola w ogóle, że ty nie umiesz mówić po polsku, a ty się w ogóle starzy, a żółte zęby masz, bo i w ogóle debil z ciebie, bo nie wiesz, że się mówi sam, zamiast samemu. Nie. Dostałem maila, kulturalny, normalny, widać, że osoba mi chce pomóc, żebym robił coś lepiej. Zwłaszcza, że ja zgłaszałem prośbę o taką pomoc, ponieważ uwielbiam języki, w tym polski, więc chcę się doskonalić w tym. A polska język, trudna język, wiem, że zawsze będzie coś, co można zrobić lepiej. Win-win. To można, ktoś powiedzie z zewnątrz, że to krytyka, ale ja nie sądzę, bo to jest po prostu wręcz pomocna dłoń. I nie porównujmy tego do tego, że ktoś w komentarzu pisze, no debil. Bo ten ktoś jest głupkiem, no po prostu, nieudacznikiem i po prostu powinien mieć zakazany dostęp do internetu, bo widocznie tego narzędzia nie umie wykorzystywać, no i tyle. Takie są fakty. No ale cóż, w związku z czym jednakowoż biedni unikają krytyki, ponieważ stwierdzają, dobra, to już lepiej się nie pchać ani na YouTube, ani lepiej swojego produktu nie wypuszczać, bo dostanie opinie na Facebookach, na Google'ach, gdzieś tam i tak dalej i to boli. I to jest prawda, że to boli. Obojętnie jakby tam się Instagramerzy nie reklamowali, mnie nie rusza żadna krytyka, ja już jestem ponad... Bzdura, kłamstwo, wszyscy kłamią. To jest biologicznie niemożliwe, żeby kogoś krytyka nie ruszała. Zwłaszcza ta najbardziej chamska. W związku z czym to zawsze rusza i dlatego rozwiązanie, różne są rozwiązania. Najlepiej nie czytać, gdy to są komentarze, no ale jak wystawiasz swój produkt, no to on siłą rzeczy zbierze jakieś opinie, ktoś go będzie krytykować, tak? Dostaniecie maila z pretensjami od klienta i tak dalej, i tak dalej. Bogaci tak zwani wiedzą, albo przyszli bogaci, bo o to nam tutaj chodzi, żeby biedny aktualny zmienił się w przyszłego bogatego. To są ci, którzy mówią, dobra, trudno. Powiem znajomym, jakie mam marzenia, dojadą mnie. Wystawię swój produkt, ktoś mnie tam skrytykuje. Zrobię usługę, co któryś klient mi powie jakieś siarczyste słowa. I tak musi być. Takie jest życie. Nie przeskoczy się tego, ponieważ opinii jest tyle, ile ludzi. Nie da się podobać każdemu. Fajne kiedyś powiedzenie zrobił psycholog Andrzej Setman. Ja nie jestem zielony dolar, żeby się każdemu podobać. Chociaż nawet po latach stwierdzam geopolitycznie, że nawet zielony dolar nie każdemu się podoba, bo nie jeden zastąpiłby go rublem, tudzież juanem. W związku z czym nawet zielony dolar nie każdemu się podoba, a co dopiero ty? W związku z czym musi tak być, ponieważ mam na przykład dwie opcje. Albo nie nagrać tego odcinka i nie mieć możliwości poznania się z tobą, zbudowania zaufania i docelowo być może zaproponowania ci książki 48-godzinna doba albo kursów Instytutu Lingwistyki i tak dalej. Czyli poddać się, ponieważ w komentarzu na pewno 1% ludzi napisze takie rzeczy, że jakbym je przeczytał, to by mi poszło w pięty. Mimo, że lata już działam publicznie gdzieś tam,
Ale co z tego? I tak by poszło w pięty. Oczywiście ja mogę nie przeczytać, no ale ostatecznie gdzieś tam pewne rzeczy, opinie o produktach na przykład, no to trzeba skanować, tak, sprawdzać i tak dalej, więc co jakiś czas ta krytyka gdzieś tam dojdzie, bardzo często niekonstruktywna, no i co? Więc mogę stwierdzić, to nie robię. Nie robię, łatwiej będzie się zaszyć. Będę pracować w korpo, tam mnie nikt nie zna. Chociaż to i tak jest bzdura. Przecież zaraz bym miał jakiegoś szefa, tak? Który też by mnie krytykował. Współkoledzy, by się okazało, że co któryś z nich mnie nie lubi, no bo ja jestem dość pyskatym człowiekiem, więc a już na etacie to w ogóle jestem, byłem zawsze pyskaty, więc tam mnie wszyscy nie lubili. Także, no bo byłem nie w swoim żywiole, więc to się od jak taki tygrys, który chodzi w kółko, w zoo, no bo trochę się nie czuję na miejscu, w związku z czym byłoby źle. No i co, więc wszędzie by mnie krytykowali i ciebie też wszędzie będą krytykowali. Czasem bardziej, czasem mniej, jasne, jak stwierdzisz jutro, że będziesz politykiem, to cię wszyscy będą ciągle krytykowali, ale obojętnie co wymyślisz, jakikolwiek sposób na pieniądze wymyślisz, to ktoś go krytykuje. Patrzę na kamerę. Czy firma Panasonic, która zrobiła Lumixa, jest czasem krytykowana, czy ty myślisz, że same dobre opinie w internecie, wszystkie na 5-0? No to możesz sprawdzić. Wejdź, wpisz i sprawdź, czy są jakieś jedynki, czy są jakieś obelgi. Zapytaj menedżerów Panasonica, czy oni na skrzynce mają jakieś wiadomości fatalne, takie nieraz może z pogróżkami. Bentley, patrzę, jest Bentley. Czy myślisz, że wszystkim na świecie podoba się Bentley? Mało tego, ten konkretny to nawet mi się średnio podoba, bo uważam, że na przykład do nagrywek fajniejszy byłby z jaśniejszym tutaj anturażem. No ale taki był, no i co zrobisz? Na razie jeszcze chwilowo nic. Może niebawem, no ale ogólnie coś nie działa i średnio wygodny. Są naprawdę auta, które są wygodniejsze. Nie da się tutaj niby luksus, a nie da się dać fotela do przodu, więc ja muszę siedzieć, plecy mnie często bolą. No i co zrobisz? Widzisz, więc nawet taki gość przyjdzie i będzie marudzić na Bentleya. Co za koleś normalnie, bezczelny. Więc patrzę, jest lampa, świeci mi w pysk. Ja się cieszę, bo jest lepsze światło, a z drugiej strony, czy są lepsze lampy, czy są inne, czy ta firma, która produkuje te lampy, to zawsze jest zadowolona. Oczywiście, że nie. Wszyscy łapią cięgi. Musi tak być. Najlepsza restauracja komuś się nie podoba, a czasem ma nawet gorszy dzień. Kucharz i faktycznie serwuje gorsze dania. Tak jest. To jest życie. Jak chcesz od tego uciec, to nawet nie wiem, co byś miał robić. Bo ja nawet jak pracowałem jako śmieciarz, to wkrótce stworzyłem system do tego, żeby recyklować butelki szybciej, żeby szybciej je dzielić na kolory. I zyskaliśmy taką skuteczność, że było 2-3 razy skuteczniej niż do tej pory. I za to wszyscy dotychczasowi pracownicy z większym stażem mnie znienawidzili. Bo przyszło szefostwo i powiedziało, jak to, jakiś smarkacz 17-letni, pracujący tu przez jedne wakacje, rozkminił system, którego wy przez 30 lat nie rozkminiliście, że można lepiej, więc oni mnie szczerze nienawidzili. No bo ja im tutaj zepsułem cały jakby przyszły żywot. Tak? Ja stamtąd odszedłem po wakacjach, a oni tam zostali z moim systemem na szybszą pracę. Więc sorry, jeśli ktoś z nich to ogląda, to przepraszam. Mogłem się nie wychylać. No w każdym razie, więc nawet nie wiem, jaka jest alternatywa. I tak będziesz krytykowany. Natomiast jak będziesz chcieć tego unikać, bo stwierdzisz, dobra, wolę nie czytać złych rzeczy na swój temat albo na temat swojego produktu, bo to boli, to nie będziesz zarabiać pieniędzy. Po prostu. Najbogatsze firmy świata, Apple, Facebook, powiedzmy, że Tesla, Google, czy ty myślisz, że wszyscy im laurki wystawiają? Matko Boska, ja kocham Facebooka, Mark Zuckerberg, jesteś wspaniały, jesteś bohaterem narodów. No, no. Apple, jakież to cudowne, jak ja się cieszę, że wy co roku wystawiacie nowego iPhone'a, że nowy iPhone mogę za już 9000 kupić. Wow! I nowego MacBooka za 15 z jednego kawałku aluminium. Wow! No, nikt przed wami tego nie wymyślił, żeby zrobić komputer z jednego kawałka aluminium. Jakaż to jest kluczowa rzecz w ogóle. Jakby tego nie wynaleziono, świat by stanął w miejscu. Kocham was, kocham was. Google, wy w ogóle tak dbacie o moją prywatność. Wcale nie pilnujecie mojej historii wyszukiwań z 20 lat. Wcale nie czytacie moich maili, no. Gdzieżby skąd. I w ogóle tak wam zależy na mnie. Wow! Kocham was. No nie! Widzisz, mnóstwo ludzi tych firm szczerze wręcz nienawidzi. Mnóstwo ludzi po kolejnej godzinie na Facebooku, po której mają zepsuty nastrój, mówią, ja pierniczę, czemu ta firma w ogóle istnieje? Nie umiem się powstrzymać czasem, żeby nie wejść, żeby poskrolować, no i potem mam gorszy nastrój. Co trzecia wizyta na Facebooku kończy się pogorszeniem nastroju, jak pokazują badania sprzed paru lat, więc dzisiaj pewnie byłoby jeszcze gorzej. No i co? Więc biedni unikają krytyki. Nie będę się mieszać, bo to lepiej nie. Natomiast bogaci przyszli bogaci stwierdzają, dobra, trudno. Trudno. Takie jest życie. Takie jest życie. Czasem dostanę cięgi, ponieważ
nie jestem zielony dolar, żeby się wszystkim podobać. Jest inne fajne powiedzenie, że jeżeli to, co robisz, nikogo nie wkurza, to znaczy, że nie robisz nic znaczącego. No i z tą myślą Cię zostawiam. Czwarta rzecz, niezdrowa dieta. 97% biednych ludzi w Stanach każdego dnia lub kilka razy w tygodniu zjadało co najmniej 300 śmieciowych kalorii. 97%. A 60% robiło to co najmniej 3 razy na tydzień. A co tu mamy jeszcze? 69% co najmniej 2 razy w tygodniu jadło słodycze. 2/3 z nich miało nadwagę. Można by powiedzieć, dobra, już, czy to nie są za daleko idące wnioski? Biedny to gruby, a bogaty to chudy. No, może już przesadzamy, co? No, właśnie nie. Właśnie nie do końca, bo okazuje się, że do zrobienia dwóch tych rzeczy, czyli zdrowego ciała i zdrowego portfela, są trochę podobne te same umiejętności, tak? Umiejętność odroczonej gratyfikacji, tak? Czyli obiad po południu, kiedy będzie zrobiony, a nie teraz burger. No, czyż to samo nie tyczy pieniędzy? Czyli auto później, jak będę mieć pieniądze, a nie teraz od razu pierwszy lepszy najem i to jeszcze nowe auto, bo muszę teraz. A potem bieda, potem długi i tak dalej. Więc to są ściśle ze sobą powiązane rzeczy. Nie mówiąc już jeszcze o jednej kwestii, że jak dobrze się odżywiasz, to masz więcej energii. Jak masz więcej energii, to jesteś bardziej efektywny w pracy czy w biznesie. A jak jesteś bardziej efektywny w biznesie, to jest większa szansa, że zarobisz pieniądze. Tyle. Także tak to wygląda. Bogaci ludzie trzymają odpowiednią dietę dużo częściej, dużo ćwiczą i śpią 8 godzin każdej nocy. I co ciekawe, te badania Thomasa Corleya pokazały, że bogaci ludzie prawie zawsze nitkują zęby. To Ci dopiero ciekawe, a biedni nie. Więc ciekawa rzecz. Oczywiście w Stanach jest w ogóle cała taka jakby kultura nitkowania zębów, że to jest normalna rzecz. U nas to jest takie dosyć niszowe z nieznanych przyczyn, ale ciekawe. Ciekawe, że nawet o zęby ci bogaci dbają częściej. Tak jakby podświadomie myśleli, że po prostu lepiej w ogóle dbać o wszystko i mieć wszystko lepsze. Wszystko lepsze. I portfel, i zęby, i brzuch. Alkohol, punkt piąty. 54% biednych ludzi przebadanych przez Corleya piło więcej niż 2 kieliszki wina albo kufle piwa lub innego alkoholu codziennie. Czyli we wszelkich definicjach aktualnych nadużywała alkoholu, ponieważ dzisiaj według najnowszych definicji, jak się dowiedziałem od doktora Andrew Hubermana, powyżej 2 drinków tygodniowo to jest nadużywanie alkoholu. Czyli 3 piwa tygodniowo to jest nadużywanie alkoholu, ponieważ alkohol nie ma żadnych dobrych funkcji, to już wiemy. Nawet czerwone wino nic dobrego nie daje, to już wiemy. Natomiast, więc każda ilość alkoholu jest zła, natomiast wszystko jest dla ludzi i tak dalej. Natomiast 3 piwa tygodniowo to już jest nadużywanie. Natomiast biorąc pod uwagę tę definicję, no to 54% biednych, którzy pili więcej niż 2 dziennie, nie tygodniowo, tylko dziennie, 2 piwa dziennie. Kumasz to? No, i Andrzej słucha i mówi, no kumam. Ale ja sobie nie wyobrażam. Pić 2 piwa dziennie? Jak w ogóle normalnie się wyspać dzięki temu? Jak kolejnego dnia dobrze się czuć? Nie wiem, nie mam pojęcia. 54% biednych ma pojęcie. 84% ludzi, którzy samodzielnie odnieśli sukces, aha, bo nie dodałem, że te badania Corleya dotyczyło bogatych, nie takich ze spadku, czy z przypadku. Tak, czyli tam nie, że bogaty, bo wygrał na loterii, albo bogaty, bo dostał od taty, czy tak Donald Trump dostał małą pożyczkę od taty w wysokości miliona dolarów. Nie, tylko mówię bogaci, ci, którzy sami zostali bogaci, tak? Czyli byli na początku biedni, a potem coś zrobili, że stali się bogaci i zrobili to oczywiście w uczciwy sposób. Czyli 84% z nich piło mniej niż, czyli w ogóle nie nadużywało, tak? Czyli mniej niż 2 drinki tygodniowo. Mniej niż 3, czyli możliwe, że 2. Także różnica jest duża, więc znowu zastanawiasz się, no co im zostało, biedni są to piją, no, żeby coś z życia mieli. Ale nie sądzę. Myślę, że to jest dokładnie odwrotna korelacja. Znaczy odwrotnie jest jej kierunek, czyli że no piję, no bo co, no, moje życie jest ciężkie, nie ma sensu, to się chociaż napiję, żeby coś z niego mieć i tak dalej. Zamiast w tym czasie stwierdzić, i potem mam mniej energii, chęci, motywacji, częściej depresję i tak dalej. I to wszystko w efekcie drastycznie utrudnia zdobycie większych pieniędzy. Punkt szósty, szósta różnica. Wydawanie ponad swoje możliwości. To nie powinno nikogo dziwić, a jednocześnie mam wrażenie, że mnóstwo ludzi na świecie jednak jest tym zaskoczone. Jak to? To da się zarobić 5 tysięcy, a wydać 6?
Tak, ponieważ istnieje karta kredytowa, istnieje leasing, istnieje najem terminowy, istnieją limity w rachunku i różne inne narzędzia, które gdyby nie istniały, to nic złego by się nie stało, a stałoby się dużo dobrego. 90% badanych biednych nie odkładało żadnych pieniędzy. I większość kumulowało długi, bo teraz powiesz, dobra, no nie odkładali, bo są biedni, to z czego mieli odkładać? No to nie, bo większość z nich kumulowała długi, by żyć na wyższym poziomie, niż ich na to stać. Czyli brali kartę kredytową, żeby sobie kupić bardziej markowe ciuszki albo lepszego iPhone'a. Czyli to nie jest tak, że oni nie odkładali, no bo są biedni. Oni są biedni, bo nie odkładali, bo woleli wziąć kartę kredytową, kupić głupoty, na które ich jeszcze nie stać, zamiast poczekać z tym iPhone'em, aż ich będzie stać i kupią za gotówkę i tak dalej. Może model wcześniejszy, żeby było taniej. Nie, nie, nie. Oni muszą mieć zawsze najlepsze, najnowsze, najwspanialsze. Więc to jest ten paradoks, że często ten biedny ma najnowszego iPhone'a i markowe ciuchy. Więc to nie jest tego rodzaju bieda, jak afrykańskie dziecko, to jest słynne, tak? Stereotypowe. On żyje, tak? On żyje, tylko jest biedny na zasadzie, że on tam na Instagramie to ma takie zdjęcia, jakby był nie wiadomo jak bogaty, a w domu to ciągle się kłóci z żoną, mężem, bo są turbo zestresowani tym, że nie ma na rachunki raty. Tego na Insta nie wrzucą, ale tak żyją. I to coraz bardziej, bo te raty rosną, zapętlają się. 84% biednych kupuje impulsywnie, regularnie kupuje impulsywnie. 54% wydaje wtedy co najmniej $100. Czyli idą na spontanie po sklepach. Jak w ogóle można iść przypadkiem po sklepach? To jest w ogóle dziwna rzecz. No ale dobra, idzie i $100 zostawia. 500 zł prawie, że spontanicznie. Nie, że chciał kupić sobie nowe buty na zimę, tylko że on szedł, a dobra, $100, fajne coś tam sobie kupił. Przeciętny dług Amerykanina takiego biednego to jest 1200, sorry, rachunków na same długi to jest $1200, to jest 5000 zł. W Polsce oczywiście te wartości będą mniejsze, no ale dochody też są odpowiednio mniejsze. Natomiast to jest ogólnie straszne. Tak, to jest straszne, że dla ludzi to jest normalne, że jest kilka rat, czyli karta kredytowa, limit w rachunku, dom czy mieszkanie, często kupione też na maksa na zdolności kredytowej, tak? Czyli ktoś ma zdolność kredytową 800, to nie pomyśli, żeby kupić dom za 600 czy mieszkanie. No, dom za 600, Maćku, aż się wygupił teraz. No ale dobra, mieszkanie za 600 jeszcze bym mógł. Nie pomyśli o tym. Tylko skoro mogę za 800, to muszę za 800. Mogę i muszę, to staje się synonimem u ludzi, tak? Skoro mogę wydać 9000 na iPhone'a, bo mam taką kartę kredytową, to muszę kupić tego iPhone'a. Nie mogę kupić wcześniejszego za 2000 na przykład. Nie, mam, mogę 9, muszę 9. To jest podejście biednych ludzi, którzy dzięki temu zawsze mogą zostać biednymi aż do usranej śmierci. No. Także, co ciekawe, prawie wszyscy, którzy dochodzili do największych dochodów, czyli co najmniej $75,000 rocznie, to jest 300,000 zł, licząc pi razy oko, tak? Czyli 30,000 miesięcznie, powiedzmy, upraszczając i tak dalej, czyli niezłe pieniądze, prawie wszyscy z nich wcześniej budżetowali. Czyli to byli ludzie, którzy najpierw, nie potem, tylko najpierw wsiadali z Excelem i planowali swoje wydatki. I z czasem ci ludzie dochodzili do większych pieniędzy. Na początku miesiąca zastanawiali się, ile będzie przychodu, ile będzie kosztów, rachunków, czasem rat kredytowych, jak mieli i tak dalej, ale planowali to, siedzieli, byli świadomi tego. A widok co robi? Ja jestem romantyczna dusza, ja się na Excelach nie znam, to skomplikowane, ja tam nie umiem tego wypisać. To robią widoki. Tak, czyli wymyślanie jakichś durnych wymówek, jakoby istniała jakaś romantyczna dusza nieexcelowa. Co to jest? Excel to jest coś, czego nikt z nas nie lubi, siadać z tymi wyliczeniami i tak dalej, a zwłaszcza jak ktoś ma długi, to tego nienawidzi. Jak ja miałem milion długów, to ja bym nie wiedział nawet, że miałem milion długów, gdybym nie robił wtedy, nie zaczął wtedy robić Exceli. Te pierwsze Excele to były straszne, tak? To było taką depresję generowało, jak się na to patrzyło, ale dzięki temu wiedziałem, że jak bardzo jestem umoczony w długach i dzięki temu można było zacząć konkretnie to zmieniać, można było policzyć, gdzie ja płacę większe odsetki, gdzie mniejsze, zastanowić się nad strategią, co spłacić najpierw, co później i tak dalej, w jakiej tutaj kolejności, ile to może zająć czasu, o ile ja muszę zwiększyć swój dochód i tak dalej, i tak dalej. A tak bym nie wiedział, tylko bym beztrosko stwierdzał, dobra, jakoś to będzie, tak na Hiszpana, bo Hiszpanie tak mają, że oni i tam długi, żyjmy, żyć trzeba tu i teraz, vamos, venga, vamos i tak dalej, spoko, tylko że venga, vamos się kończy któregoś dnia, kiedy przychodzi komornik
albo kiedy przychodzi do dodatkowych wydatków, albo się zachoruje, albo coś innego się wydarzy, a my wiemy, że w życiu się prędzej czy później wydarza, bo takie perfidne życie potrafi być. Więc przeciętny Amerykanin budżetuje 4,5 godziny rocznie. Ja dzisiaj, autentyk, dzisiaj mamy godzinę, gdy ja to nagrywam, to jest godzina, dochodzi 15. I dzisiaj, mimo że nagrałem już jeden odcinek i zaraz jeszcze jeden nagrywam, czyli jestem w robocie po pachy, to dzisiaj już 1,5 godziny budżetowałem. Dzisiaj! A taki Amerykanin 4,5 godziny rocznie. Matko Boska, to jak on się z tego doliczy? Ile on ma tych długów, ile on ma tych odsetek? Jak to wszystko rozkminić? Bez sensu. Trzeba budżetować i to porządnie. No i bogaci oczywiście planują przyszłość, emeryturę, inwestycje, a biedni mają na wszystko wymówkę. Emeryturę to ja mam od rządu, inwestycje to nie, bo jestem za biedny, żeby inwestować, no to jak to? Jak to mogę? I jakieś tu znajdują jakąś inwestycję taką, żeby udowodnić, że się nie da, tak? Czyli no zarabiam za mało, no to nie kupię przecież nieruchomości na wynajem. Oczywiście dla siebie nieruchomość w kredycie to mógł, ale na wynajem to nie. Dziwne, no ale dobra. Zamiast powiedzieć, dobra, mogę za 500 zł nawet kupić kawałek bitcoina, no to nie, on wyskakuje z nieruchomością. Co jeszcze? Wymyśli emerytura, to rząd, przyszłość, no nie, nie ma co planować, bo świat się za bardzo zmienia i tak dalej, i tak dalej. No i a czas i tak upłynie, jak to mówią coachowie, więc za 5 lat i tak nadejdzie. No chyba, że umrzemy, no to nie nadejdzie, no ale jak nadejdzie, no to albo wtedy będziesz miał lepszą sytuację, albo nie będziesz miał żadnej sytuacji. Co wolisz? Ty wybierasz, bogaci planują przyszłość, emeryturę. Różnica numer 7. Oglądanie zbyt dużo telewizji. Teraz jest taka metafora nowa, że młodzi sobie wymyślili taką ściemę, że ja jestem nowoczesny, ja jestem najlepszy niż ci wszyscy, te wszystkie dziady, boomersy, co oglądają telewizję, frajery jedne. Ja nie oglądam, ja nawet nie mam telewizora. W nawiasie siedzi i ogląda Netflixa na iPadzie, na komórce, na komputerze, obojętnie. Albo ma telewizor, ale nie ma telewizji, no bo ogląda streaming. Więc mówmy sobie uczciwie, że Netflix, Disney Plus i te wszystkie inne rzeczy to jest telewizja. Obojętnie, czy to oglądasz na telewizorze. Więc ty się nie podniecaj, że ty nie oglądasz Faktów Wieczornych i programu niedzielnego w TVN-ie, jeśli w zamian oglądasz Netflixa. Bo to nie jest żadna różnica. No, jedyna jest taka, że trochę mniejsze pranie mózgu ci zrobią w serialu, bo nie ma reklam, tak? Więc co najwyżej serial będzie taki, że oczywiście żołnierze będą trzymali się za rączki na Netflixie na pewno. Więc jakaś tam może propaganda będzie, ale generalnie to mniej, bo nie będzie reklam i tak dalej, i polityki może mniej. Natomiast te różnice są jednak symboliczne. To nie ma znaczenia, co ty tam oglądasz. Albo jak siedzisz 5 godzin na YouTubie, czy na wideo Facebooku, albo na TikToku i oglądasz tańczące kotki. To tak samo jest telewizja. Nieważne, że to się nazywa TikTok, to jest telewizja. I biedni oglądają jej za dużo. Czyli nie chodzi o to, że rzućmy telewizorem, zestrzelmy go i tak. Choć nie, jakbyś zestrzelił telewizor. Jak ktoś mi wyśle film, że zestrzelił telewizor, ale zrobił to w sposób bezpieczny, bez narażania siebie i innych i jest osobą pełnoletnią i nie jest to telewizor rodziców, to kurczę, pomyślimy chyba nad wrzuceniem tego filmu do odcinka. Nie no, ja oczywiście żartuję, żeby nie było, potem się ktoś skaleczy i będzie na mnie, że tam zachęcam do niebezpiecznych działań. W każdym razie, osoby biedne, 77% z nich oglądają telewizję, czyli telewizor, Netflix, TikToka, YouTube'a. 77% z nich ogląda ponad godzinę dziennie. I ty sobie patrzysz i mówisz, o kurde, godzina dziennie to nie jest dużo. To nie jest dużo. Wydawało się, że no dobra, może z telewizją to nie, ale faktycznie, tu siedzę trochę na TikToku, tu wideo na fejsie oglądam, tu jakieś inne rzeczy. Na YouTubie, licząc content nieedukacyjny, no to sobie policzysz, że tu kotki, tu polityka, tu coś tam, tu może coś tam. No, tu HBO Go. Może być. Może się nazbierać więcej, dużo więcej nieraz. Przeciętny Amerykanin ogląda tak naprawdę między 3 a 5 godzin telewizji dziennie, samej telewizji, nie licząc mediów internetowych, czyli TikToków i tak dalej, więc sytuacja jest drastyczna i zanim powiesz, no bo Amerykanie to są debile, no to mówię, że średnia europejska jest około 1,5 godziny mniejsza na telewizję samą, czyli tam mamy do 3 godzin, to i tak jest w cholerę, patrząc, że to biedni oglądają powyżej godziny dziennie. 67% bogatych ogląda mniej niż godzinę dziennie. 67. Dlaczego? No to co robią w tym czasie? No mają dużo czasu w takim razie wolnego, to co oni robią w tym czasie?
w golfa grają, czy co? Nie. Czytają książki, ćwiczą, czyli uprawiają sport i uprawiają inne formy samorozwoju, czyli jeżdżą na jakieś szkolenia, dowiadują się różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu robią coś dla siebie po to, żeby się doskonalić, czyli nie żeby konsumować sucho treść. Czyli zobacz, do godziny dziennie, tak? To nie jest tak, że oni nigdy, że oni nie wiedzą, co to jest Netflix i tak dalej, rozstrzelali telewizor. To dalej poniżej godziny dziennie to jest no, 5-6 godzin w tygodniu. No to cały serial można obejrzeć tak naprawdę. One trwają po 42 minuty, nie przypadkiem, bo takie jest dobre manipulacyjne, że nie jest za dużo, że duża szansa, że klikniesz, że samo się kliknie na kolejny odcinek i będziesz całą noc oglądać jak dureń i tak dalej. Więc tak to działa. Także biedni konsumują treść. Bogaci, można powiedzieć, produkują treść. Tak to działa, czyli produkują produkty, usługi, dbają o siebie, o zdrowie, zmieniają swoje życie. To jest na pewno ta różnica. Ósma rzecz, która według badań Corleya jest chętnie robiona przez ludzi biednych, to jest negatywne myślenie. I celowo użyłem tutaj czasownika robiona, ponieważ oczywiście myśli częściowo są automatyczne, ale można się też w nich ćwiczyć. Tak jak we wszystkim się można ćwiczyć, tak? Możesz ćwiczyć biceps, możesz ćwiczyć rodzaj myślenia, tak? To jest od nas zależy, czy ty usłyszysz problem, czy usłyszysz rozwiązanie, tak? Czyli jak coś się wydarzy, to co słyszysz? Że wydarzyło się, ojej, dlaczego się wydarzyło, och, jak to niedobrze, że się wydarzyło, czy się zastanawiasz, dobra, jak to rozwiązać, co z tym zrobić i tak dalej. Więc biedni ludzie to są ci, którzy myślą generalnie negatywnie. Życie jest ciężkie, do bani i w ogóle i tak nic nie wyjdzie. Smęcenie, smęcenie, smęcenie. I oni, jak spotkają człowieka, który myśli pozytywnie, to jeszcze się z niego będą śmiać. Jaki frajer, ale go skołczowali, on ma wyprany mózg i tak dalej, jeleń, nie wiadomo co, owca, czy jakieś inne zwierzę, ja nie wiadomo co z tymi. Czy zwierzęta są widocznie takie pozytywne, skoro się właśnie tak je tutaj określa, natomiast generalnie bogaci ludzie musieli pomyśleć pozytywnie, żeby w ogóle stać się bogatymi, tak? Bo żeby założyć biznes na przykład, zrobić coś trudnego, to trzeba zakładać, że to może wyjść. To jest chyba logiczne, tak? To jest ten mój słynna analogia z tym, że jak ja z 10 piętra zacznę wyglądać przez okno, to jakbym się za bardzo wychylił, to mnie samo cofnie. Nic nie muszę celowo robić w tym celu, tak? Samo się cofnie. To nie jest tak, że ja muszę świadomie pomyśleć, że jak zaraz się za bardzo przechylę, to spadnę, zginę, nie chcę zginąć i tak dalej. Nie, to się wszystko samo dzieje. Dlaczego? Ponieważ cały mój organizm, a tak naprawdę to przede wszystkim mózg, wie, że spadać z 10 nie jest w naszym interesie. I tyle. Ponieważ wie mój mózg, że spaść z 10 oznacza zginąć, ponieważ nie ma możliwości, żebym poleciał. Gdybym wierzył, że polecę, bo albo bym zachorował mentalnie, albo byłbym Supermanem, to wtedy mózg by mi pozwolił i bym wyskoczył. Natomiast jednakowoż uważam, że nie da się i dlatego tego nie robię. No i teraz zobacz, człowiek myśli sobie, no coś bym zrobił, może zarabiał 3 razy więcej. Jaka jest pierwsza myśl? Dobra, ciśniemy, bo chcę mieć 3 razy więcej pieniędzy, czy pierwsza myśl to jest, no jak 3 razy więcej? To się nie da, nie da. Kto będzie chciał mi tyle zapłacić? A za co w ogóle? A ja nie umiem. Czyli zamiast powiedzieć, ja nie umiem, to się muszę nauczyć, to on mówi, ja nie umiem. I tu daje kropkę. Ja nie wiem, kto mi będzie chciał zapłacić, tu daje kropkę. Zamiast ciągnąć dalej, muszę się dowiedzieć, gdzie są ludzie, którzy mi zapłacą. Ja nie wiem, co robią ci ludzie z kasą, że tak im dobrze idzie. Kropka. Nie kropka. Przecinek. To się muszę dowiedzieć. Każdy problem ktoś rozwiązał. Jest książka praktycznie na każdy temat. Każdym rozwiązaniem ktoś się podzielił. To jest pozytywne myślenie. Ono nie polega na tym, że o, dobra, wszystko się uda, manifestujemy, nic nie robimy, sekret cudawianki, tylko pozytywne myślenie oznacza, dobra, ja wiem, że będzie ciężko, no i to jak się idzie na trening? Idziesz na trening, albo biegasz na przykład, no to pozytywne myślenie nie polega na tym, że mówisz, dobra, będzie super przyjemnie, rewelacja, nic mnie nie zaboli, nie będę mieć zadyszki, w ogóle będzie wow, zawsze, i to zawsze, nie tylko dziś, zawsze, za każdym razem. To nie jest pozytywne myślenie, to jest oszołomstwo. Natomiast pozytywne myślenie to jest super, że mogę iść ćwiczyć, że jestem jeszcze zdrowy na tyle, że mogę sobie pobiegać albo coś dźwigać. Narobię się przy tym jak świnia, spocę się strasznie, dostanę zadyszki, a pewnie zimą jak przyjdzie do biegania, to się nie będzie chciało, ale dzięki temu będę zdrowszy. I w ogóle to zakładam, że dobiegnę, tak? Że jak wybiegnę, to wrócę, a nie umrę po drodze.
I jak pójdę na trening na siłownię, no to dźwignę tam ten ciężar, a nie zginę pod jego ciężarem. To jest pozytywne myślenie. Realizm to jest to samo, co pozytywne myślenie moim zdaniem. Tak? Bo świat jest w większości pozytywny. I oczywiście, jak ktoś spędza dużo czasu z mediami, to w to nie wierzy. Bo tam mu pokazują te 1% cyfu i jak człowiek w internecie siedzi więcej niż w prawdziwym życiu, no to stwierdza, że może te 1% to jest to. Ale tak nie jest. W związku z czym pozytywne myślenie, cecha ludzi bogatych. 9. rzecz. Zachowywanie pracy, której się nienawidzi. To potrafią robić tylko biedni. Przyszły bogaty człowiek, jak go coś wkurza w robocie czy w biznesie, to go zmienia. Stwierdza, nie ma czegoś takiego, że pracuje w korpo, którego nienawidzi, wkurza go. To nie mówię tu o przypadkach, tak, że każdy ma gorszy dzień albo czegoś nie lubi, albo gorszy okres pracy, tak, bo macie Black Friday w waszej korpo i wtedy jest do bani, a poza tym to jest spoko. Nie, mówimy o pracy, której się nienawidzi. Czyli nie szukajmy idealnej, gdzie wszystko będzie zawsze wspaniałe, bo to jest bzdura, ale jeżeli leci 5. rok, idziesz do tej roboty, w poniedziałek nienawidzisz wszystkiego i wszystkich, to naprawdę coś jest nie tak. Jeżeli do tego stwierdzasz, ciągle narzekasz, ale nic z tym nie robisz, to to jest jakiś absurd. Na zasadzie, że co, czekasz do emerytury? No jak ci został rok, no to dobra. To... Znaczy ja i tak bym nie czekał, no ale dobra, to przynajmniej jakaś logika w tym jest. Natomiast ktoś od 5 lat pracuje w robocie, której nienawidzi. Emeryturę tam będzie mieć za 30, 40 albo 80, w zależności o ile dźwigną do tego czasu wiek emerytalny. I co? I tak czeka, i nic nie robi z tym. Jest bez sensu. I dlatego tacy ludzie zostają biednymi, ponieważ oni pracują we wkurzeniu, więc są nieefektywni, więc nie dostają awansu tacy ludzie, więc albo nie robią lepszych produktów i usług i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też to jest nieefektywne i po prostu nie działa i ci ludzie nie zarabiają więcej. Kolejna rzecz, 10. Przedostatnia. To jest prokrastynacja, czyli zostawianie spraw na później. Zajmowanie się najłatwiejszymi zadaniami od razu, a zobaczymy, czy potem będzie czas na najtrudniejsze. Oczywiście to dotyczy każdego człowieka na świecie, bo to jest nasz naturalny instynkt, żeby sobie ułatwiać życie, żeby robić rzeczy najpierw łatwe, a po czasie trudniejsze, albo w ogóle najlepiej wcale nie robić tych trudniejszych. Dlatego ten cały komfort, tak, te windy, pralki, lodówki i tak dalej. Częściowo jest to dobre, częściowo bardzo złe, tak, bo windy to w sumie powinny być dla ludzi noszących coś albo dla ludzi z niepełnosprawnością. A pełnosprawna osoba, która idzie windą nic nie tachając, to trochę bez sensu, trochę sobie robi krzywdę, uważam. No chyba, że już wraca z maratonu, no to dobra, jedź windą. Ale to tak właśnie z tymi udogodnieniami jest różnie, że nie do końca zawsze jest to dobry pomysł. Natomiast każdy z nas tę ciągotę ma. Bogaci, czy przyszli bogaci, to są ci, którzy ją powstrzymują częściej niż rzadziej. Tak, czyli dobra, ciągnie mnie, żeby zacząć z rana jakimiś pierdołami, posygnalować coś, poplanować, porozpisać, jakieś bzdury, tak? Zamiast się wziąć za robotę, nagrać odcinek, napisać książkę, poprowadzić webinar i tak dalej. Konkrety, narada z firmą, jakiś konkretny nowy plan, strategia marketingowa. Wszystko trudne rzeczy. Deep work, tak? Trzeba usiąść na godzinę, dwie, zrobić coś trudnego. Nie, jutro. To każdego tak kusi. Tylko że ci, którzy chcą mieć pieniądze, muszą tę pokusę częściej raczej pokonywać niż rzadziej. Nie da się zawsze. Przynajmniej ja nie umiem. Jak ty umiesz, szacun dla ciebie. Jak masz 100% dni roboczych takich, że robisz zawsze najważniejsze zadania z rana i nigdy nie czekasz z nimi i tak dalej, nie przekładasz nigdy niczego na jutro, daj znać. Daj znać, jak to robisz, bo ja chcę znaleźć tę metodę. Natomiast generalnie taki biedny to jest człowiek, który od 3 lat ma pomysł na biznes. No wiesz, prokrastynacja, że coś ktoś czasem przełoży na jutro, a prokrastynacja, że ktoś coś przekłada od 3 lat, a jest to coś, co mogłoby mu poważnie zmienić życie, to już jest duża różnica, przyznasz szczerze, tak? Takie, Maćku, bo ja myślę o biznesie. Ale co myślisz? No, że chcę. Ale od kiedy chcesz? No, w 2017 pojawił się pomysł. Ja mówię, no i co? No ja tak teraz przygotowuję się. Co ty? Ja nie wiem, co ty chcesz za biznes. Może twoim biznesem jest podbicie Rosji. To ja zakładam, że to może trwać tyle lat, przygotowanie się do tego. To tak. Ale większość biznesów, zwłaszcza
pierwsze biznesy, które przecież trzeba zacząć z małymi pieniędzmi, bez kredytów i tak dalej, bo się jeszcze człowiek nie zna, więc nie powinien ryzykować używania cudzych pieniędzy. No to to się powinno zaczynać na małą skalę, powoli. Więc czemu by nie zacząć, skoro ryzyko i tak jest relatywnie małe wtedy? Co tu przygotowywać przez lata? Myślę. Za myślenie nie płacą. Ja bym chciał, żeby mi płacili za myślenie, no ale niestety. Niestety trzeba coś zrobić. Trzeba siąść i nagrać na przykład. Trzeba coś zorganizować, coś napisać, czymś zarządzić. No nie chcą płacić za myślenie. Ja bym tak chętnie myślał. Od rana do wieczora mógłbym myśleć. No ale nie płacą. Nie płacą. No trudno. Także prokrastynacja to jest coś, co należy zwalczać. Mamy na przykład coś takiego jak wspaniała pomoc dydaktyczna zwana Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli? Na ekspertia.com.pl. I dlaczego te 500 stron wiedzy przydatnej będzie dla Ciebie bardzo przydatna w kontekście dzisiejszego odcinka? Ponieważ ten cały odcinek, jakbyś nie zauważył, jest o nawykach. Tak? Te wszystkie rzeczy to są nawyki. Czyli są nawyki ludzi biednych, nawyki ludzi bogatych. Czyli coś, co się robi na bieżąco. I tak oto, 11 nawyk ludzi biednych, to jest trochę coachingowo, no ale tak doszedł w badaniach ten nasz Corley. Trzymanie się swojej strefy komfortu. Czyli nie robienie rzeczy, na których się nie znam. Nie wchodzenie na nowe oceany biznesu. Tak? Skoro nie znam się na tamtym, to nie będę się dowiadywać, nie będę się wychylać, nie będę sprawdzać, nie będę testować, bo to wszystko jest ryzyko. A po co po godzinach coś odpalać, skoro może nie wyjść? A po co wprowadzać nowy produkt, skoro może go nie kupią? A po co zmieniać branżę, mimo że w mojej już dawno nie idzie i to branża jest upadająca, skoro się nie znam na tamtej innej branży? Czyli zamiast się poznać, to on się nie zna. Czyli to takie wyświechtane, ja wiem, że to jest wyświechtane, że wyjść ze strefy komfortu, a tak naprawdę nie wiadomo do końca, czym ona jest. Mało tego, ja mam teorię, że w dzisiejszych czasach to nikt nie jest w strefie komfortu. No bo co, ktoś pracuje, ma tak zwaną stałą, bezpieczną pracę. Ale pytanie, czy on jest w strefie komfortu, jeżeli jest inflacja 300%, czy tam ileś, kalafior coraz droższy, to jaki to komfort? Czy jego wypłata rośnie tak szybko, jak cena kalafiora? Czy on może mieć pewność, że nie będzie wojny w ciągu, no nie 5 lat, ale 50 na przykład? Czy taka pewność jest? Nie wiem, nie sądzę. Czy po tym, co psychopatyczni politycy odstawili nam podczas pandemii, on może mieć pewność, że za rok, dwa znowu im coś do łba nie strzeli i zaczną nas zamykać w domach albo bronić dzieciom spotykanie się z kolegami, żeby sprawdzić, czy się wtedy zabiją, czy nie i tak dalej. Nie ma pewności. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie poza strefą komfortu, więc jak wnioskuję, chodzi tu o to, że bogaci ludzie częściej eksperymentują i podejmują skalkulowane ryzyko. Bogaci to nie są ci, co skaczą na bungee biznesu. Tak? Pożyczę milion od mamy i zobaczmy, czy zrobię z tego miliard. Nie, tak właśnie biedni robią. Bogaci robią skalkulowane ryzyko. Ile mogę stracić, ile mogę zyskać, tutaj to jest bez sensu, to nie robię. Tutaj podejmuję jakieś ryzyko, bo nie wiem, czy zadziała, ale tak, żeby w razie czego straty dało się zagoić, tak, te wszystkie rany, które ewentualnie by powstały. Tak robią bogaci, czy przyszli bogaci oczywiście, bo to tutaj traktuję w dzisiejszym odcinku jako synonim. Więc wychodzenie ze strefy komfortu oznacza po prostu odwagę do robienia rzeczy, których się nie robiło, na których się jeszcze nie znasz, na których nie wiesz, czy się poznasz i które nie wiesz, czy w ogóle zadziałają, czy nie zadziałają, bo skąd miałbyś wiedzieć, skoro ich nie robiłeś? Sprawdzisz, to się dowiesz. Jak nie będziesz tego robić na rympał, ryzykując nadmiernie pieniądze i robiąc głupoty, rzucam pracę, będę biznesmenem, zamiast najpierw zarobić w biznesie i potem rzucić pracę, no to wtedy to wychodzenie ze strefy komfortu wcale nie jest aż tak niekomfortowe. Natomiast jak stwierdzasz, dobra, nie, jak już mam tą pracę stałą albo biznes jakiś daje mi pieniądze stabilne, pamiętaj, słowo stabilne to jest oszustwo. Z jedno wielkie oszustwo. Stabilność, nawet jak jest mega stabilna, to potrwa do kilku lat. Potem coś się wydarzy. Po prostu, no takie jest życie. Obojętnie, czy to będzie nawet kawalerka na wynajem. Coś się po drodze wydarzy, że nagle jednak nie. Życie. Nie poradzimy. Natomiast poradzić możemy sobie, żebyśmy częściej wychodzili ze strefy komfortu. Podsumowując, jeżeli nie chcesz być bidokiem, jeżeli chcesz stać się bogatym człowiekiem albo chociaż lepiej żyjącym finansowo niż teraz, to zrezygnuj z hazardu w wszelkich jego formach i przejawach. Zrezygnuj z czasu z toksycznymi ludźmi, negatywnymi maruderami, dla których życie jest ciężkie i beznadziejne i każdy, kto mówi inaczej, jest oszołomem. Zrezygnuj z unikania krytyki, czyli
bądź odważny w tym, żeby wziąć na klatę to, że komuś się nie będzie podobać, bo nie jesteś zielony dolar, żeby podobać się wszystkim. Zrezygnuj z niezdrowej diety, zadbaj o swoje zdrowie, zminimalizuj ilość alkoholu po to, żeby mieć zdrowszy organizm, być lepiej wyspany i mieć więcej energii na robienie hajsów. Wydawaj tyle pieniędzy, ile możesz, a nie więcej. Czyli nie na kredyt, nie ponad stan, nie pokazuj, że jesteś bogaty, gdy nie jesteś, bo to nie ma sensu i nic dobrego nie da. Wyłącz telewizor, ale również TikToka, Facebook wideo, skaczące kotki na YouTubie i różne inne rzeczy, które nie wnoszą wartości w Twoje życie, a zabierają Ci czas, w którym mógłbyś czytać książkę, rozwijać się lub po prostu bezpośrednio robić kasę. Przestań myśleć negatywnie, zmień to na myślenie pozytywne. Jak robisz coś, czego totalnie nienawidzisz i robisz to od dawna, przestań to robić. Zmień to oczywiście odpowiedzialnie, jak masz dzieci na utrzymaniu i tak dalej, to wiadomo, najpierw powysyłaj CV albo znajdź nowy biznes i dopiero wtedy rób zmianę, ale nie dopuszczaj możliwości, żeby za 3 miesiące dalej tam siedzieć. Ćwicz nawyk nieprokrastynowania, robienia najtrudniejszych rzeczy od rana po to, żeby zarobić, bo na najtrudniejszych rzeczach się zarabia, a nie na najłatwiejszych. No 11, wychodź ze swojej strefy komfortu, cokolwiek to oznacza, a raczej to oznacza po prostu testowanie nowych rzeczy, podejmowanie skalkulowanego ryzyka i wchodzenie w nowe dziedziny, na których się do tej pory nie znałeś, więc mogą one nie wyjść, ale robisz to licząc, że wyjdzie. A jak nie wyjdzie teraz, to wyjdzie za drugim razem, jak nie za drugim, to za siódmym, w końcu wyjdzie. Tak to działa, takie zatem są nawyki biednych i to tymczasem, tym samym należy robić tego przeciwieństwo, żeby zwiększyć szansę na bycie bogatym. Gwarancji nie ma na bycie bogatym niestety, natomiast te 11 nawyków biednych, jak będziesz je kultywował, to masz gwarancję pozostania biednym. W związku z czym lepiej spróbować i mieć jakieś szanse na zarabianie większych pieniędzy, niż nie próbować i nie mieć żadnych. Tak przynajmniej uważam. Dziękuję Ci za obejrzenie. Zapraszam Cię na instytutlingwistyki.pl po naszych 10 kursów językowych wraz w pakiecie z apką Lingomouse, w pakiecie z kontaktem 2 razy w tygodniu z obcokrajowcem, z ćwiczeniami, z setką materiałów audio, z wieloma filmami wideo i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli zaczynasz biznes, to na pierwszybiznes.org dowiesz się, jak go zrobić skutecznie, jak, kiedy rejestrować firmę, jak ją rejestrować, jakie wypisać umowy, jak się tworzy regulamin sklepu internetowego na przykład, jak robić SEO, czyli promować się w wyszukiwarkach, jak stworzyć markę osobistą, jak zrobić pierwsze kroki i te dalsze kroki w początkującym biznesie. Pierwszybiznes.org, tam się tego dowiesz, a z kolei na sekretyspółek.pl dowiesz się, dlaczego warto nie płacić ZUS-u i płacić 9% podatku dochodowego, jak się to właśnie robi. To tyle na dziś. Zalajkuj, skomentuj, udostępnij znajomym i subskrybuj, dlatego że wtedy ten content będzie wyświetlał się za pomocą algorytmu YouTube'a większej ilości ludzi, a jeżeli uważasz, że jest to wartościowe, no to powinien się wyświetlać większej ilości ludzi po to, żeby oni również zmieniali nawyki na te zdrowsze, na te, które spowodują, że będą mieć po prostu finansowo lepsze życie, a finansowo lepsze życie jednostek to jest finansowo lepsze życie w całym kraju tak naprawdę, bo wtedy jest i bezpieczniej, i fajniej, i sympatyczniej. Wszystkim jest po prostu lepiej. Czego sobie i Tobie życzę. Wszystkiego dobrego, jak najmniej biedy, jak najwięcej bogactwa, pozytywnego myślenia, zdrówka i dobrych nawyków. Do następnego. Cześć!